Prowadził najważniejsze rozmowy dyplomatyczne, które otwierały Chiny na świat. Opisywany był jako uprzejmy, pragmatyczny i przekonujący. Zhou Enlai, pierwszy premier Chińskiej Republiki Ludowej i minister spraw zagranicznych. Poznajcie jedną z kluczowych postaci najnowszej historii Chin. Zhou urodził się 5 marca 1898 roku w zamożnej rodzinie, dzięki czemu ukończył znane gimnazjum w Tianjin w 1917 roku oraz wyjechał na dalsze studia do Japonii. 4 maja 1919 roku wybuchły masowe protesty nazwane później Ruchem 4 maja. Był to społeczny sprzeciw wobec postanowień Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Chiny straciły część swoich ziem na rzecz Japonii. Zgodę na takie działanie wyraził rząd w Pekinie, podpisując tajną umowę z sąsiadem po drugiej stronie Morza Japońskiego. Zhou Enlai miał wtedy 21 lat i jak większość jego rówieśników przyłączył się do protestów. Z tego też powodu został aresztowany i więziony do 1920 roku. Po zwolnieniu opuścił Chiny i wyjechał do Francji, gdzie rozpoczął dalsze studia. Właśnie tam jego los połączył się z Partią Komunistyczną Chin, do której wstępuje w 1922 roku. Był zresztą założycielem we Francji jej europejskiej sekcji. Do Chin wrócił dopiero w 1924 roku i został wyższym funkcjonariuszem Komunistycznej Partii Chin w prowincji Guangdong. Jednocześnie objął stanowisko dyrektora Wydziału Politycznego Akademii Wojskowej w Whampoa. W tym czasie ożenił się z Deng Yanchao. W 1926 roku został wysłany do Szanghaju, gdzie jego kariera polityczna dalej się rozwijała i rok później został wybrany do Biura Politycznego Komitetu Centralnego. To były burzliwe czasy w Chinach. Przed II wojną światową w państwie środka wybuchła wojna domowa. O władzę nad krajem walczyły oddziały Kuomintangu pod przywództwem Chiang Kai-sheka i Komunistyczną Partią Chin na czele z Mao Zedongiem. Zhou w międzyczasie odwiedził ZSRR w ramach delegacji KPH na rokowania z Kominternem. Po powrocie wszedł do ścisłego kierownictwa partii. W latach 1934-35 uczestniczył w tzw. Długim Marszu. Wojska Kuomintangu otoczyły centralną bazę rewolucyjną w prowincji Jiangxi. W październiku 1934 roku wojska komunistyczne zdołały przebić się przez pierścień armii Chiang Kai-sheka i rozpoczęły marsz w kierunku północnych Chin, po drodze łącząc się z pozostałymi siłami komunistycznymi. Siły komunistyczne przeszły przez 11 prowincji, przebywając aż 12 tysięcy kilometrów i w październiku 1935 roku dotarły do prowincji Shaanxi. W Długim Marszu uczestniczyło 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy cywilów. W czasie walk stoczonych ze ścigającymi siłami Kuomintangu podczas Długiego Marszu wojska komunistyczne straciły prawie 50% swojego stanu osobowego. Doświadczenia te sprawiły, że Zhou Enlai został najbliższym współpracownikiem Mao. W życiu prywatnym Zhou adoptował wraz z żoną dziewczynkę imieniem Sun Weishi. Sun była córką straconego przez Kuomintang w trakcie kampanii Białego Terroru z 1927 roku. Po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej została znaną aktorką i pierwszą kobietą, która została dyrektorem dramatu mówionego w historii kraju. Politycznie i wojskowo w Chinach wciąż było niezwykle gorąco. Kiedy Japonia zaatakowała Chiny w 1937 roku, oba wrogie obozy zaprzestały walk na rzecz obrony przed nowym najeźdźcem. Powstał wtedy Zjednoczony Front, którego utworzenie negocjował właśnie Zhou. Wojna chińsko-japońska trwała do zakończenia II wojny światowej. Dopiero dalsza wojna domowa od 1946 roku ostatecznie skończyła się wygraną komunistów i proklamowaniem Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 3 lata później.
Chou Enlai został premierem Rady Państwowej i z uwagi na swoje zdolności dyplomatyczne ministrem spraw zagranicznych. Towarzyszył Mao podczas jego wizyty w Moskwie w 1950 roku, aby wynegocjować sowiecką pomoc dla Chin. Wyjazd zakończył się sukcesem i oba kraje 14 lutego podpisały układ o przyjaźni, braterstwie i wzajemnej pomocy. Pomagał budować bliższe relacje dyplomatyczne z Indiami. To właśnie wtedy Indie uznały chińskie rządy w Tybecie. Uczestniczył również w rozmowach o zawieszeniu broni w ramach wojny koreańskiej, które również zakończyły się sukcesem. Po śmierci Stalina 5 marca 1953 roku Chou udał się na jego pogrzeb, który odbył się 4 dni później. W trakcie wizyty w Moskwie spotkał się z radzieckimi dygnitarzami typowanymi na następcę przywódcy. Miał okazję rozmawiać z Ławrentim Berią, Nikitą Chruszczowem czy Wieczesławem Mołotowym. Wizyta Chou została w ZSRR doceniona, czym tamtejszy rząd odwdzięczył się wizytą Chruszczowa w Pekinie w 1954 roku, na obchodach 5. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Była tam również polska delegacja z Bolesławem Bierutem na czele. Tutaj pojawia się wątek Polski, ponieważ w tym samym roku Chou pojawił się w Warszawie jako premier i otrzymał order odrodzenia Polski pierwszej klasy. Losy Chou złączyły się z Polską ponownie w 1957 roku. To właśnie wtedy przyjechał do Warszawy. Mówi się, że była to swego rodzaju manifestacja KPH do odgrywania większej roli w bloku państw komunistycznych. W maju 1966 roku wybuchła rewolucja kulturalna. Był to ruch społeczno-polityczny zainicjowany przez Mao. Swego rodzaju sposób na wyeliminowanie jego politycznych rywali i wprowadzenie maoizmu. Studenci i młodzi robotnicy z czerwonymi opaskami na głowach byli narzędziem tej rewolucji. Oddziały czerwonogwardzistów, zwane Hunwejbinami, ślepo realizowały politykę Mao. Niszczono zabytki i dzieła sztuki, rabowano muzea. Uczniów zachęcano do szykanowania i poniżania nauczycieli. Rewolucja zaatakowała samego Chou Enlai już w 1967 roku, a więc rok po tym, jak sam został twarzą tych zmian. Otwarcie go skrytykowano, choć w odróżnieniu od innych współpracowników Mao, nie został zdymisjonowany. Na przełomie lat 60. i 70. przyczynił się do nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy HRL a USA. W styczniu 1970 Chińczycy zaprosili na wycieczkę do Chin amerykańską drużynę ping-ponga. W ten sposób otworzyli etap dyplomacji ping-pongowej. Rok później Chou Enlai potajemnie spotkał się z Henrym Kissingerem, doradcą bezpieczeństwa prezydenta Richarda Nixona. Historyczne spotkanie prezydenta USA z Mao w Pekinie było w głównej mierze zaaranżowane przez Chou Enlai. Efekty spotkania przedstawiono 28 lutego w komunikacie szanghajskim, który podsumował stanowiska obu stron. Udało się osiągnąć porozumienie w kwestiach Tajwanu i wojny wietnamskiej. Obie strony zgodziły się natomiast na dalszą wymianę dyplomatyczną, kulturalną, gospodarczą, dziennikarską, naukową oraz zobowiązały się do złagodzenia napięć w Azji i na świecie. Przyniosło to dużą zmianę w polityce zarówno Chin, jak i USA. Chou patronował polityce czterech modernizacji. Celem tych zmian miał być rozwój rolnictwa, przemysłu, obrony narodowej oraz nauki i techniki. Po śmierci Mao Tse-tunga hasło czterech modernizacji stało się jednym z punktów programu reformatorskiego Deng Xiaopinga. Było to jedno z głównych haseł wolnorynkowych reform gospodarczych w Chinach w latach 80. Chou Enlai zachorował na raka pęcherza moczowego, co ogłoszono publicznie w 1972 roku. W ostatnich latach pracował w szpitalu. Zmarł 8 stycznia 1976 roku w Pekinie. Miał 77 lat. W tym samym roku, podczas chińskiego święta zmarłych, które wypadało 4 kwietnia, mieszkańcy Pekinu złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów rewolucji na placu Tiananmen. Zostały one usunięte, co przyczyniło się do demonstracji, stłumionych następnie przez władzę. W obszarze dyplomacji Chou działał również w Afryce, którą odwiedził aż 10 razy. To jednak zasługuje na osobną historię.
Dziś Zhou Enlai posiada w Chinach wiele pomników i muzeów, upamiętniających jego działalność i przedstawiany jest jako czołowa postać pierwszych lat Komunistycznej Partii Chin. Dziękuję za to, że obejrzyjecie ten film. To mój pierwszy materiał tego typu. Poświęciłem na niego dużo więcej czasu, więc mam nadzieję, że był dla Was interesujący. Jeżeli format Wam się spodoba, będę tworzył więcej filmów opowiadających historię Chin. Jeżeli doceniasz moją pracę, możesz wesprzeć mnie poprzez platformę Patronite. Więcej w opisie tego filmu.